Cześć, z tej strony Marcin, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj to będzie porównanie dwóch wersji klawiatury Tesoro Lobera. Najnowsza klawiatura tego producenta jest to generalnie taka tańsza wersja klawiatury Tesoro Collada, która jak pamiętacie miała aluminiową obudowę. Collada, klawiatura najdroższa w ofercie tego producenta, kosztująca ponad 700 zł, właśnie przez to, że ma aluminiową obudowę. A producent oferuje nam teraz klawiaturę Tesoro Lobera, taką tańszą wersję, i to jeszcze w dwóch wariantach. Wersję Supreme, która ma przełączniki mechaniczne Kale, kosztuje ona 549 zł, oraz drugą wersję, jeszcze tańszą, wyposażoną w przełączniki membranowe typu Plunger, kosztującą 339. Te ceny, które Wam podaję, są takimi oficjalnymi cenami producenta, co nie znaczy, że nie uda Wam się znaleźć tych klawiatur taniej, bo na pewno o te 20-30 zł przynajmniej da się je znaleźć taniej, jak na razie. W tym filmie pokażę Wam dokładnie oba modele, zobaczycie, czym się różnią. To nie jest tylko cena, oraz nie różnią ich tylko przełączniki, jest tego troszeczkę więcej, tak więc zapraszam do oglądania. Ok, moi drodzy, widzimy obie wersje klawiatury Tesoro Lobera. Tutaj mamy wersję na plungerach, tutaj natomiast na przełącznikach mechanicznych. Z wyglądu, z wymiarów są one dokładnie takie same. Klawiatura na przełącznikach mechanicznych jest cięższa. Ta na plungerach waży około 1,5 kg. Ta jest jakieś pół kilo cięższa. Co jest takie samo w przypadku obu klawiatur. Obie mają taki sam kabel, dość gruby kabel w oplocie, który następnie rozdziela się na cztery wtyczki. Wtyczka USB główna i wtyczka USB zasilająca hub USB. A także przedłużenie karty dźwiękowej, czyli dwa pozłacane mini jacki do słuchawek i do mikrofonu. Kolejna cecha wspólna to klawisze multimedialne ukryte pod funkcyjnymi oraz też klawisze do zmiany profili. Służy do tego klawisz FN, który tutaj jest to po prostu klawisz FN, a tutaj mamy jeszcze logo Tesoro, taką maskę. Obie klawiatury także mają identyczne przełączniki pod spacją oraz taki panel sterowania tutaj, nagrywania makr w locie oraz do trybu gamingowego. Także obie mają dokładnie taką samą regulację. Zobaczcie, fajne antypoślizgowe podkładki i dwustopniową regulację. Małe podwyższenie, duże podwyższenie, co daje nam w praktyce bardzo fajne możliwości dopasowania wysokości tej klawiatury do naszych potrzeb. Także obie wersje mają taką samą obudowę, która jest moim zdaniem świetna. Materiały użyte w tej klawiaturze są rewelacyjne. Główny korpus przypomina szczotkowane aluminium, a ten tutaj ryflowaną stal. Obie te plastikowe części są bardzo, bardzo wytrzymałe, są najwyższej jakości. Ten plastik jest naprawdę mocny. Nie dość, że świetnie wygląda, to jeszcze jest wytrzymały. No, przy okazji klawiatura nie posiada błyszczących elementów, dzięki czemu jest łatwa w utrzymaniu. Zobaczcie sobie, jak wygląda profil tej klawiatury przy okazji. W przypadku tej na plungerach jest dokładnie tak samo. Jak widzicie, skok przycisków jest raczej duży. No i dobrze, jeśli chodzi o podobieństwa, to by było chyba już na tyle. Teraz będziemy przyglądać się różnicom. Obie klawiatury są podświetlane, ale to podświetlenie znacznie się od siebie różni. Zobaczcie sami. No cóż, chyba to widać gołym okiem. Ja jeszcze zmniejszę oświetlenie, żebyście widzieli to bardzo dobrze. Ta klawiatura posiada regulację jasności, tak samo ta. I w tej chwili są ustawione na maksymalną jasność. Tu mamy jeszcze efekt pulsowania, ale zobaczcie. Lobera na plungerach jest dużo, dużo ciemniejsza. W ogóle mam tutaj inny układ, ponieważ światło przebija tylko delikatnie przez te klawisze. W wersji Supreme na przełącznikach mechanicznych mamy duże te wycięcia i mamy także podświetlenie pomiędzy klawiszami, które też robi swoje. Też widzicie takie kosmetyczne różnice typu inne podświetlenie przycisków H tutaj, a tutaj tu mamy niebieskie, tu białe, troszeczkę inaczej wyglądające podświetlenie tamtego panelu. Natomiast w obu przypadkach mamy też podświetlenie boczne, które bardzo fajnie wygląda właśnie w ciemności. Zobaczcie. Teraz czerwone. Wersja zielona i tryby, moi drodzy, w tej wersji na plungerach możemy zrobić tylko coś takiego.
Jest najjaśniej. Wyłączamy oświetlenie. I dosłownie te stopnie jasności praktycznie się od siebie za bardzo nie różnią. Natomiast w wersji na przełącznikach mechanicznych, w wersji Supreme, wygląda to tak. Wyłączamy. Włączone. Pulsacja. Następnie mamy taki tryb gamingowy, gdzie podświetlone są klawisze WSAD, spacja Enter, przyciski do profili, kursory oraz częściowo klawiatura numeryczna, co też bywa wykorzystywane w grach. I kolejny tryb, gdzie jeszcze nam się świecą klawisze numeryczne od 1 do 0 oraz Tab, Caps Lock, Shift i kilka innych klawiszy. Tak więc widzieliście już podświetlenie. Wersja na plungerach ma je bardzo, bardzo delikatne. To prawda konfigurowane, możemy sobie te kolory dowolnie zmienić, ale mamy minimalną różnicę w jasności i to widać bardzo delikatnie. Generalnie w zaciemnionym pokoju byśmy zobaczyli to podświetlenie dobrze, natomiast jak jest jasno, nie rzuca się w oczy. Wersja Supreme, wersja droższa, wersja najbardziej zbajerowana, ma już to podświetlenie konkretne, bardzo fajnie wyglądające i ma nawet kilka trybów. A więc pod względem oświetlenia, no, wersja Supreme zdecydowanie góruje. Widzieliśmy te klawiatury, teraz pora ich posłuchać. Tutaj mamy przełączniki typu plunger, czyli przełączniki membranowe. Są one cichsze od mechanicznych, za to mają krótszą żywotność, wynoszącą 10 do 15 milionów kliknięć. Jak słyszeliście, są naprawdę dość ciche, wciska się je przyjemnie. Faktycznie odbijają, przypomina to uczucie używanie przełączników Cherry MX Black. Pomimo tej niższej żywotności, ja dużo bardziej wolę mimo wszystko plungery od przełączników mechanicznych. Ale dobrze, patrzymy dalej. W tej wersji mamy przełączniki Kale, czyli nie Cherry MX, tylko taką konkurencyjną wersję. I są tutaj przełączniki typu Brown, czyli nie do końca pokrywające się zasadą działania z tymi plungerami, czyli z Cherry MX Black, które te plungery symulują. Natomiast browny są najbardziej polecane dla początkujących osób, które pierwszy raz kupują klawiaturę mechaniczną, ponieważ wciska się dość lekko i są w miarę ciche jak na klawisze mechaniczne. Posłuchajcie. Mimo wszystko słyszymy zdecydowaną różnicę. Jeszcze raz krótki test. Ok, moi drodzy, mieliście okazję też posłuchać różnicy w dźwięku. W tym przypadku również góruje według mnie klawiatura na plungerach, ponieważ jest cichsza, dyskretniejsza. Dla mnie cisza klawiatury jest bardzo ważna, ponieważ dużo piszę i moja klawiatura musi być niestety cicha, dlatego klawiatura dla graczy nie jest po prostu akurat dla mnie. Natomiast do gier są oczywiście te klawiatury lepsze, ponieważ czas reakcji tego klawisza jest troszeczkę krótszy niż w przypadku plungerów, a tym bardziej przełącznika tradycyjnego, membranowego. Przy okazji natknęłam się jeszcze na rzecz, o której Wam nie powiedziałem. Kolejne podobieństwo. W sumie tak gdzieś tam zostało przegapione po drodze, ale już naprawiam swój błąd. Tak więc obie klawiaturki mają hub USB. Są to dwa porty USB 2.0. Właśnie jak Wam pokazywałem, ten kabelek, który osobno zasila te porty. Dzięki temu mamy stabilne napięcie. Jeśli chcemy mieć jeszcze bardziej stabilne napięcie, ładować szybciej urządzenia przez te porty, możemy podłączyć sobie zasilacz sieciowy. Nie ma go w zestawie, ale można sobie taki dobrać, albo na przykład mamy w domu. Jeśli odpowiada specyfikacjom podanym przez Tesoro, to można go tutaj podpiąć i zapewnić stały dopływ prądu. Wtedy możemy sobie bezpiecznie ładować smartfona czy tablet, nawet dwa urządzenia jednocześnie. A tutaj mamy gniazdo na słuchawki oraz wejście mikrofonowe. Dzięki temu nie musimy mieć bezpośredniego dostępu do naszej obudowy i możemy skorzystać sobie z tych tutaj przydatnych portów. No i myślę, że ich umieszczenie po prawej stronie klawiatury jest całkiem trafne. Przy okazji ten panel jest świetnie wykonany również. Jest to kolejny już i chyba ostatni element klawiatury, który jest wykonany wzorowo.
Powiem Wam, że pod względem jakości materiałów, jakości wykonania klawiatury Tesoro są po prostu boskie. Jest to według mnie sprzęt prawie że pancerny, mimo że nie jest to kolada w aluminiowej obudowie. Mimo wszystko ten plastik jest i tak super wytrzymały, świetnie wygląda i jest łatwy w utrzymaniu. To są bardzo duże plusy tych klawiatur. Na koniec, jak zwykle, zapraszam Was do głosowania pod filmem, która klawiatura Waszym zdaniem jest ciekawsza, która jest bardziej opłacalna. Przypomnę, 549 zł, 339 za to na plangerach. I takie krótkie podsumowanie, dla kogo te klawiatury? Ta mechaniczna, myślę, że przede wszystkim dla graczy, którzy chcą mieć bardzo szybką klawiaturę, efektowne podświetlenie i maksymalną żywotność klawiszy. Natomiast tu mamy troszkę tańszą wersję, która także zadowoli graczy, a także będzie fajną, dość cichą klawiaturą do użytku ogólnego, do pisania i też do grania. Obie klawiatury są świetne pod względem multimedialnym, ponieważ mają fajne huby na USB, na mikrofon, na słuchawki i dodatkowe wejście na zasilacz sieciowy, co się również przydaje. I obie są też całkiem fajnie podświetlane. No dobrze, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Przyjrzeliśmy się bardzo dokładnie dwóm wersjom klawiatury Tesoro Lobera. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zapraszam Was do aktywności pod filmem. I na dzisiaj to na tyle. Pozdrawiam Was, cześć!